Cześć, witam Was ponownie na kanale Klockowizji. Z tej strony Patryk, a dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie całkiem stary zestaw, a mianowicie numer 6552 Rocky River Retreat, znany jako w polskich katalogach obóz górski. Spójrzcie tylko, jaką piękną instrukcję jeszcze mam w całkiem niezłym stanie do tego zestawu. Tak naprawdę miałem ten zestaw za dzieciaka, ale w posiadanie tego zestawu wszedłem ponownie dopiero całkiem niedawno. Instrukcja jest w fantastycznym stanie, jest praktycznie jak nowa i żal ją kartkować. Przedstawia nam tutaj, w jaki sposób zbudować drzewa, samochód, motorówkę, przyczepę, no i ten cały górski obóz. Dobra, zobaczmy, z czego ten zestaw się składa, ponieważ to był zestaw, który w latach 90. był marzeniem niejednego dziecka, a obecnie jest marzeniem niejednego afola. Czemu? A zapewne ze względu na tą unikatową płytkę bazową z rzeką i tą małą wysepką po środku, która znalazła się tylko i wyłącznie w tym zestawie. Więc ja bardzo chciałbym mieć ten zestaw z pudełkiem. Niestety dość długo nie mogę już znaleźć pudła samego do tego zestawu. No, mam nadzieję, że kiedyś się trafi. Dobra, przejdźmy sobie może do tego, co ten zestaw faktycznie zawiera, bo jak widzicie, zestaw jest po prostu bajeczny. Zaczniemy może od minifigurek, czyli mamy tutaj pierwszą, najważniejszą minifigurkę, czyli jest to chyba Max Time Buster, znany z katalogów LEGO w latach 90. Chyba taki opryszek, który zasuwał sobie pomiędzy stronami katalogu, goniony był przez policję. Całkiem fajna postać, jedna z moich ulubionych postaci LEGO z lat 90. Czerwona czapeczka, niebieski okular przeciwsłoneczny, niedogolony zarost, ta taka bejsboloweczka, kurteczka i oczywiście niebieskie gacie, a w rękach nieodłączny atrybut Maxa Timebustera, czyli walizka, zapewne pełna pieniędzy. Ta walizka akurat jest pusta, no ale ten ludzik to jest taki symbol LEGO Town z lat 90. Ten zestaw pochodzi dokładnie z 1993 roku, więc jakieś już 27 lat ma na karku. Dobra, mamy tutaj jeszcze jego partnerkę, czyli jakąś taką górską dziewczynę. Całkiem fajny nadruk na tej jej bluzce, symbolizujący jakby taką bluzę z kapturem. Świetny kowbojski kapelusz, a twarz to jest klasyczna damska buźka wczesnego LEGO Town. Ten świetny plecak znany oczywiście z serii Piratów już, bo ci przeciwnicy piratów, czyli żołnierze armady, właśnie w takie same plecaki byli wyposażeni. Wszystko tutaj w starym kolorze szarego, kapelusz, spodnie. No i tutaj w ręce ta dziewczyna, partnerka Maxa Timebustera, dzierży chyba wykrywacz metali. I w dłoni ma taki tajemniczy tile 1:1, który jest, ja podejrzewam, albo kompasem, albo jakimś lustereczkiem, być może jakimś diamentem lub jakimś cennym skarbem, które ta kobieta znalazła, używając zapewne tego wykrywacza metali. Więc dwie bardzo fajne figurki. Oczywiście legendarny LEGO koń, ruszająca się głowa, nawet trochę zaskrzypiała. W tym momencie włożona zaślepka, ale jak widzicie w tamtym miejscu, o, tutaj jest już powieszone klasyczne siodełko, żeby można było tym koniem gdzieś popędzić przez te górskie tutaj góry i doliny. Dobra, więc mamy tutaj nasze figi. Co wchodzi jeszcze w skład tego zestawu? A mianowicie ta fajna terenówka z przyczepą i motorówką. Terenówka jest wyposażona w kilof oraz w moim przypadku w bardzo złym stanie w wędkę, ale wędka jest świetnym LEGO elementem. Tutaj jest jeszcze akcesorium do tej wędki. Ona oczywiście powinna mieć jeszcze tutaj linę i ten klocek zaczepiony na końcu, żeby można było nim łowić ryby. Tutaj kołowrotek czerwony. Niestety moja wędka jest w wagonalnym stanie. Chyba jakąś przeszła walkę z psem lub kotem. Więc ja na razie te elementy sobie tutaj położę na bok i skupimy się na tej terenóweczce. Terenóweczka jest bardzo przyjemna. Ona mi trochę przypomina tą terenówkę, którą możemy znaleźć w zestawie LEGO Stranger Things i ona mi przypomina terenówkę szeryfa Hoppera, czyli jest trochę wyżej zawieszona. Z przodu białe światła, na dachu dodatkowe oświetlenie, żeby można było w tej dziczy lepiej widzieć, gdzie się jedzie. Tutaj takie ciekawe elementy przedstawiające szybki z tyłu, oczywiście jak to LEGO Town. Otwierane drzwiczki, kierownica w środku, no i tył. Tył jest bardzo terenówkowy. Kolory czerwono-żółte, tutaj otwierana klapa z tyłu. Oczywiście jeszcze
z możliwością otwarcia samej szybki. I tutaj, co tu mamy za dobroci w tym bagażniku? A mianowicie w bagażniku do tego zestawu jeszcze jest dołączona dodatkowa czapka. Często znajduje się w zestawach LEGO Town z takiej podserii Construction, czyli jakichś robót drogowych. Tutaj wydaje mi się, że tą czapkę możemy zamienić na przykład Maxowi na taki hełm i on idealnie nadaje się na wyprawy w góry. Ewentualnie możemy jeszcze tą czapkę zamienić po prostu na fryzurkę zwykłą z czarnymi włosami. To jest ciekawe, że aż do tego zestawu tyle zostało dołączone nakryć głowy dla minifigurek, ponieważ no, w tamtych latach wydaje mi się, że co zestaw to raczej było jedno nakrycie głowy dla każdej minifigurki i nie było takich dodatkowych opcji do mieszania. Tutaj mamy tego dość sporo. Do terenówki oczywiście przyczepa, która również wpasowuje się kolorystycznie, też ma element tutaj czerwony do zaczepienia motorówki. No i ten element żółty tile, który pasuje nam kolorystycznie do reszty tego zestawu, który ciągnie za sobą ta terenówka. Z tyłu dwa fajnie umieszczone światełka stopu, bo oczywiście przyczepa musi takie światełka zawierać. Mamy jeszcze tutaj motoróweczkę, która tym zestawem jest ciągnięta, a motoróweczka również w kolorze żółtym. Kierownica klasycznie do kierowania motorówką, no i jakiś silnik tutaj Yamaha Honda, żeby można było zasuwać przez te górskie rzeki przy użyciu silnika spalinowego. Więc zakładamy tą motoróweczkę na przyczepkę. Oczywiście kapoczek klasyczny, stary kapoczek, żeby płynąc z motorówką minifigi dbały o swoje również bezpieczeństwo. Odsuniemy teraz te wszystkie dodatkowe cuda na bok i przejdziemy sobie do samego tego górskiego obozu, a mianowicie górski obóz, czyli mamy tutaj przede wszystkim góry. Góry są świetne. To są te dwa duże elementy górskie. One znajdowały się już wcześniej po seriach Castle. Tutaj zostały wykorzystane jako górską część przylegającą do tego domku. Na górach mamy te świetne elementy drzewkowe. Tutaj akurat sam taki krzaczek. Ale tu już mamy to, co jest bardzo fajnie zrobione w tym zestawie, a mianowicie takie drzewka. I do zrobienia pnia tego drzewka są wykorzystane elementy, które najczęściej były elementami powiadającymi za zawiasy do różnych okiennic, drzwi, innych zestawach LEGO. A tutaj wyszło nam taki całkiem fajny pomysł, dzięki któremu jest taka imitacja takich małych może gałęzi. I to, jak są zrobione te drzewa, mamy w tym zestawie ich trzy. Bardzo, bardzo mi się podoba. Trzy drzewka, każde różnej wielkości. Mamy oczywiście orła, szarą papugę, czerwono-żółtą z piratów. Ona tutaj też dodaje takiego fajnego dodatkowego smaczku. No i ten świetny most linowy. To jest świetny element. On się znajdował też w kilku innych zestawach, między innymi w Enchanted Islands Islandersów. No, fajny element. Tutaj zaznaczę, że ta poręcz tego mostu idealnie pasuje do rączki minifiga, więc można tutaj robić takie aranżacje, nie wiem, przeskoków. Tej poręczy idealnie minifigi mogą się złapać i właśnie z gór możemy zejść tym mostem zwodzonym i możemy sobie zejść i przejść na drugą stronę rzeczki po klasycznej LEGO drabinie. Mamy tutaj jeszcze krzaczek. Krzak jest klasyczny, krzak jak krzak, nie ma się co nad nim zbyt dużo rozwodzić. No i tutaj takie małe palenisko patelnią, a na patelni mnie tata w dzieciństwie powiedział, że to jest czerwony rak i tak myślałem, ale oświecił mnie kolega z grupy Castle, że to jest przecież ryba, że ona nawet kształtem przypomina, tutaj jest głowa, tutaj mamy z tyłu płetwy i to jest ryba, którą sobie tutaj nasze minifigi po złowieniu smażą na tej patelence, dwa kubeczki na herbatę. Okej. Ta płytka bazowa to jest po prostu coś najlepszego, co jest w tym zestawie. Zobaczcie, jaka ona jest piękna. Ona była tylko w tym zestawie. Imituje tutaj rwący potok, tutaj kamienie, po których minifigurki mogą przeskoczyć. Jeśli nie chcą korzystać, myślę, z tego mostu na górze, to przez te kamienie, przez tą wyspę mogą śmiało przeskoczyć na drugą stronę do tego mostu. Co my mamy jeszcze tutaj? Tutaj mamy taką pompę wodną, podłożoną pod nią beczkę. Myślę, że spokojnie koń może się korzystać, napoić tej beczki z tej pompy ręcznej. Tutaj klasyczny LEGO płotek z tyłu, to jest bardzo fajny element, bardzo go lubię. No i mamy ten domek ze świetnym dachem zadrukowanym. Pewnie w dzisiejszych czasach byłyby to naklejki, a tutaj mamy taki
fantastyczny dach imitującym tutaj za drukiem jakieś kamienie na tym dachu. Dwa okienka żółte, te drzwi otwierające się, okiennice zamykające się. Mamy gro szczegółów i bawialnych tematów. Jak to wygląda z tyłu? A mianowicie z tyłu. No z tyłu mogłoby to być troszkę lepiej zrobione, trochę więcej szczegółów by się tutaj przydało, bo domek jest wyposażony jedynie w taki mały stoliczek z tego brika 2x2, niebieskie krzesełko i niebieską kozetkę. I to by było na tyle. Jeszcze jest tutaj lampeczka na tym stoliczku, ale z tego domku możemy sobie bezpośrednio przejść tutaj takim przejściem do takiej części wyżłobionej w skale, która imituje nam tutaj jakiś składzik, magazynek. Jest tutaj tylko jedna beczka z narzędziami, a te narzędzia to jest miotła i piła. Tylko ta piła, nie bardzo rozumiem zamysł, jakby czemu ona akurat wygląda tak, a nie inaczej. Rozumiem, że ona jest przeznaczona tutaj, żeby te drzewa ścinać, ale jak ten minifig mają złapać? Czemu tutaj taki klocek został użyty tego, żeby tą piłę imitować? Nie wiem, nie mam pojęcia. No dobra, nie będę się nad tym rozwodził. Piła jaka jest, taka jest. Ja uważam, że ona jest zrobiona dziwnie, średnio. Mogliby użyć tutaj takiego space'owego klocka, który się wtykał, jak na przykład Ice Planet. Tam fajnie te piły pomarańczowe wyglądały, były w taki specjalny klotek wciśnięte i one wyglądały faktycznie na piłę, a tutaj jest taki dziwny twór. Od boku tutaj mamy jeszcze taki kastlowy, klasyczne okienko, u mnie trochę sfatygowane. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten zestaw. Więc ja uważam, że zestaw jest bardzo fajny. Ja pamiętam, że jako dziecko miałem ten zestaw, to był jeden z większych zestawów, jakie miałem. Zestaw na pewno robi wrażenie i na pewno myślę jest obiektem pożądania, szczególnie dorosłych fanów Lego, dzisiejszych 30-latków, bo pierwsze ta płytka bazowa, a po drugie cały ten zestaw ma taki sielski klimat leśnej przygody. Ten zestaw trochę podchodzi też pod taką serię Town, którą na pewno mogliście zauważyć, że była taka subseria odnosząca się do przemytników, jakieś podejrzane walizki, teczki, kryjówki, samoloty, motorówki. Myślę, że ten zestaw spokojnie mógłby się w tą podserię pisać. A na końcu instrukcji jeszcze mamy takie ciekawe propozycje, jak tą naszą bazę moglibyśmy przebudować jeszcze na inne sposoby. I mamy tutaj takie dwie propozycje, które zapewne znalazły się też z tyłu pudełka. Jakąś taką przeprawę wodną z pomostem, tamą, małą zagrodą dla konia, górami. No i ta druga to już jest faktycznie taka przeprawa wodna z małym samochodzikiem, górami, małym portem i takim promem, ptaszkiem płynącym na nim i wieżą obserwacyjną. Dobra, ja ten zestaw oceniam bardzo wysoko. Polecam każdemu starszemu fanowi Lego, a w szczególności tym, którzy marzyli o nim w dzieciństwie. To by było na tyle. Żegnam się z Wami. Zapraszam też do sprawdzania innych recenzji na kanale Klockowizji. Cześć, siema.